komedia dzisiaj. Czymś bardzo ciekawym właśnie z tego punktu widzenia. W dwóch zdaniach, o co w tej historii Gdańska chodzi. W skrócie ktoś mi powiedział, kiedy przygotowywałam się do Sopot Nonfiction, że właśnie w Gdańsku w roku 1946, już po wojnie, nie było nikogo, kto by się urodził w Gdańsku. Znaczy, żaden mieszkaniec nie był urodzony w Gdańsku. Tym jest jakieś uproszczenie, ale coś o tym jednak problemie mówi. Tak, oni rzeczywiście starają się udokumentować sytuację, no można powiedzieć, przejmowania przez inny naród tradycji narodu byłych tubylców. Ja powiem szczerze, że bardziej od samej historii interesuje mnie to, czy przypadkiem nie ma tutaj takiego planu budowania pewnej aluzji do możliwości tych fal migracyjnych w Europie. I być może to jest z teatralnego punktu widzenia najciekawsze w tym projekcie. On rzeczywiście może nam opowiadać o pewnej sprawie i o skali problemu, który temat migracji ludności może wywołać dziś. Dwóch prezentacji nie omówimy, bo nagrywamy przed nimi, ale one mają bardzo specyficzny charakter, rzeczywiście może wymagają innej okoliczności. Ale jeszcze był Reykjavik. Właśnie, on wzbudził ogromne kontrowersje, no bo niby non-fiction, ale fiction zarazem, no bo przecież chodzi o pewne domysły, wyobraźnie i tak dalej. Jak ty to odebrałeś? Reykjavik. To taka próba opowiedzenia tajemniczej intrygi kryminalnej dziejącej się w latach 70. w Islandii. Rzeczywiście najbardziej zdałoby się, że interesuje w niej dramaturzkę Martę Sokołowską i reżyserkę Katarzynę Kalwa. Sprawa dość mistyczna czy oniryczna. Nie chodzi tu o dociekanie i znalezienie prawdy zagadki kryminalnej, no bo klasyczna jest zagadka, kto zabił, tak? I na początku zdawać by się mogło, że aktorzy stają się na naszych oczach detektywami, odkrywcami, Indiana Jonesami tej zimnej historii z północy. Chociaż potem jest niespodzianka, której chyba nie założył żaden historyk kryminał, nawet skandynawski, że nie zabił nikt. No właśnie. A ukarani zostali. No i właśnie. Przyznali się jeszcze do tego. No właśnie, ale to wszystko przez elfy. Wydaje mi się. Wydaje mi się, że całkowicie zamknięci w naszej polskiej tradycji, naszych własnych obyczajów, naszej kultury, zapominamy o tym, że istnieją bardzo blisko nas kraje i narody, które zupełnie odmiennie traktują rzeczywistość. I do tej rzeczywistości bardzo często mieszają im się siły nadprzyrodzone. Mnie bardzo zaimponował ten rys taki, powiedziałbym, oniryczno-bajkowy czy baśniowy tej bardzo brutalnej, kryminalnej opowieści. Jeśli to w tym kierunku będzie zmierzało, to jest to świetna pożywka dla teatru. Piotrze, bardzo dziękuję. Życzę fantastycznego, efektywnego i efektownego sezonu w Teatrze Małym w Poznaniu. Premierą Ambony Ludu oby. A mam nadzieję, że to się uda. Dodam tylko, że pomimo, że organizatorem Teatru Nowego jest Urząd Marszałkowski, to... Skoro mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, to dodam, nie województwa... Województwa Wielkopolskiego, tak, tak. O innym, ale mówimy i myślimy. Natomiast ten Urząd Marszałkowski będzie współfinansował ten projekt, proszę Państwa, z Urzędem Miasta Poznania. To jest przykład godny naśladowania. Fantastyczna wielkopolska gospodarność i przykład, że można wspólnie planować politykę kulturalną w dziedzinie teatru. Jestem za to niezmiernie i prezydentowi Poznania, i marszałkowi województwa bardzo wdzięczny. Pozytywnym przykładem na możliwości współpracy z urzędnikami. Poprące raz jeszcze zamykając to wydanie magazynu sentymentalną nutę. No tak. No. I raz jeszcze przypomnę, że wtedy, kiedy zaczynaliśmy lato, była Noc Świętojańska. Także ja bardzo dziękuję, proszę Państwa. Zatrzaskuję drzwi za latem, a przynajmniej każde drzwi jeszcze można otworzyć. Krople moich łez spływają do fontanny rybaka. Aha, to kończy się dopiero 22, ile dobrze pamiętam, września. Także proszę tam do końca na mnie ufać. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, ale o nietypowej porze. Nie wiem, czy Piotrze słuchałeś magazynu, kiedy on bywał o innej niż wieczorna porze. Natomiast ja pamiętam magazyn nadawany o godzinie 14 i to była moja ukochana godzina. I wraca na godzinę 14, tak więc spotkamy się za tydzień, co nie znaczy, że audycji Ryszarda Jaśnińskiego nie będzie, ona będzie. Tyle, że o tej porze, o której był magazyn, czyli o 20, nastąpiła swoista zamiana. Nie wiem, czy Ryszard jest tak samo szczęśliwy jak ja. Niemniej, bardzo dziękuję, cieszę się, zapraszam. A o 19 zapraszamy wszystkich do teatrów w całej Polsce. Ten sezon uważamy za rozpoczęty. Mają pieniędzy na twoje teatry. Na przykład, żeby pójść do tego do domy, znaczy na Mamma Mia, to bilet kosztuje 78 zł. A jeszcze.
dalej są zróżnicowane, w zależności od gmin. No więc jest ludzie zaspokajający. Tak. Taka burza, proszę pani, to nie są szarty. Od ustaleń dyplomatycznych ze stroną brytyjską, kto w Londynie może i zechce tak szybko spotkać się z polskimi... A o winogradzie? Jedziemy do Londynu, ale dopiero teraz trwają zabiegi w sprawie formuły tej wizyty. To jest, a ty nie wiedziałaś, jak wojna wygląda? Na przykład dwóch ministrów może być się okazać, że w tych czasach nie będą jeszcze gotowy na szybkie terminy. No, my mamy jeszcze z czego. Ale ludzie niektórzy dają się. Ale Żydy mają, jak Żydy mają. Maleczek. Maleczek. Jezus. Ale Marek, czekaj, ty nie wziął. No to popatrzcie. No to popatrzcie. Zaraz się tak robi. Poniek na portalu społecznościowym napisał ten, opisał, skomentował ten mecz następująco. Krótko, zawaliliśmy. Ale ci Żydzi manery były rozstawiane, wielkie. A to na to jest to pochowaj. Patrzyło, że panikowaliśmy 40 bramki. No wiesz, godzinę im starczy. Ja mówię o koncercie na świeżym powietrzu. Tym bardziej musimy być uczeni na to, że... Kto się nazabi? Nazabi to dopiero potem pojadą. Reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Kolejne spotkanie z udziałem naszej drużyny 8 października na Stadionie Narodowym. Zobaczmy. Dania wygrała z Armenią 1-0. Nie radio wtedy, bo też 1-0. Tak, no bo przecież... Radio stacji mogło gwiznąć w radio stacji. No, a może przecież mógł pionąć i uderzyć. Tak. Tam Norwegia gra z Niemcami na tablicy wyników 1-0 dla mistrzów świata. Teraz hokej na lodzie. Polska przegrała z Danią 2-5 na zakończenie turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w koreańskim Pjongczangu. I na koniec, aby nie było samych złych wiadomości, Łukasz Kubot awansował do ćwierćfinału debla w wielkoszlemowym US Open. Polak Polacy przegrali z Austriakiem Aleksandrem Peją. Na fakty sportowe zapraszam sponsor. Producent drzwi Woster. www.woster.pl. No już, Paweł.
programie Świat na Głowie nie zachęcamy teraz do nocnych spacerów, bo tak, wydaje mi się, możecie zremisować z deszczem. Nie, kochan, nawet to nie będzie remisu, to będzie raczej zwycięstwo ze wskazaniem na remis. O, o, z deszczem. Ponieważ po pierwsze deszcz, po drugie temperatura niska, bo od 11 do 13 stopni, do tego porywisty wiatr w czasie burz, nawet które mogą się pojawić, osiągający 90 km na godzinę. Co będzie tylko wzmagać uczucie chłodu, a zatem coś gorącego mamy teraz dla was w naszym programie. Bo wkrótce połączenie z kim? Markiem. Z Markiem, tak, z Paryżem. Tak. I nie będzie o piłce, od razu uprzedzamy. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Niech pamiętają, że tu do tej ta Maria jest jeszcze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chcę zobaczyć? Masz. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowa z Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, modlitwę jubileuszową poprowadzą dziś Anna i Krzysztof z parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika z Kielc. Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny. A to nie był koniec za wcale. Łaskę, która nam nie ustanie. Masz, się na koniec. Mago, to Jezus 4 minuty jest, ale to nie był koniec. Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem. Osobistym, rodzinnym no i społecznym. Ciekawe, jak to posprzątam. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary, charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie wszystkiemu światu dobrą nowinę. Polała wszystkich. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, dodajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Krzyżu Świętej. Boże, skrój się w Świętej, uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Nie no, facet chciał wiesz, no wejść, nie zauważył, że gówno się przejechał, no człowiek przejechał się na tym gównie, z przemnością.
diecezję rzymską przebywającą na jesieni Arcybiskupie Wielkopolskim, na jesienia dziś parafię świętego Karola Boromeusza w Żyradowie, podejmujących nocne czuwanie pielgrzymów z diecezji kieleckiej. To zrobiła świnia śmierdząca, że ona wcale nie była śmierdząca, ale to byś... ...kawocina, strawczyna, Zaborowic, Niedzierza, Mniowa, Grzymałkowa, Łopuszna, Wiernej Rzeki, Starego Porczyna, Stroży z Piasek, Zbrus, z Gdańska, Oliwy, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie zawrócić potrzeba naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ano, ale Pani błogosławiona, o Pani nasza, o rękowniczko nasza, o ziemniczko nasza, o ziemniczko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa metropolity Wacława, prosimy o apelowe błogosławieństwo. Gromadząc się we wspólnocie wiary, musimy ciągle pamiętać o trzech wymiarach i odniesieniach, że świat i ziemia należy do nas. My należymy do Chrystusa, a Chrystus prowadzi nas do Ojca. Pełnego miłosierdzia. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Była to transmisja apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Za moment w telewizji Trwam serwis informacyjny, natomiast w Radiu Maryja rozmowy niezakończone. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Święto ubogich. Bardzo podniosła uroczystość kanonizacyjna Matki Teresy z Kalkuty i liczne grono ubogich, którym poświęciła całe życie. W naszym dzienniku wspaniałe chwile z Rzymu. Wspólnota przyjaźni i radości. Nasz dziennik zamieszcza obszerną relację i piękne zdjęcia z dziękczynienia w rodzinie. Wypełniamy postulaty sierpnia. Premier Beata Szydło wsparła postulaty polskiego przemysłu, zwłaszcza górnictwa. Wcześniejsze emerytury dla rolników. Czy rolnicy będą mieli takie same przywileje emerytalne jak inne grupy zawodowe? Szczegóły w naszym dzienniku. Czas próby i świadectwa. Czy modlisz się za ojczyznę? Jeśli jeszcze nie, to prosi cię o to Anioł Stróż Polski. Przeczytaj i działaj. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za zaangażowanie w działalność, w funkcjonowanie rodziny Radio Maryja. Dziękujemy bardzo serdecznie także za dary serc, które składacie po to, by te dzieła mogły się nieustannie rozwijać. W tym momencie chcemy w sposób szczególny wymienić imiona, nazwiska ofiarodawców z parafii świętego Mikołaja w Raculia. Są to pan Krzysztof Sroczyński, pani Zofia Sławińska, pani Regina Dudek, pan Roman Herczyński, pan Kazimierz Kozakiewicz, pani Krystyna Kozakiewicz, pani Julia Król, pani Franciszka Łukawska, pani Regina Godula, pani Stanisława Gładka, a także ksiądz Andrzej Warchał. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary i zachęcamy wszystkich słuchaczy do systematycznej pomocy.